Okej, witam ponownie. Posiadłości. Z samym początku zbieramy ekwipunek, który nam się bardzo przyda. Najpierw wchodzimy do tego komputerka. Do tego. I klikamy E, idziemy do sejfu i bierzemy to. Potem lecimy do pokoju Lary. Podchodzimy do jednego sztyletu, potem do drugiego. Klikamy E i mamy pistolety. Hej. I przy okazji, żeby już tu więcej nie wracać, idziemy za tapczem, za włosz bardziej i bierzemy tarczę. Teraz lecimy do pokoju Jeepa, czy Elistika. Jak on ma na imię? You're not going outside, are you? Not when there are still so many interesting dark places inside. On chyba się nazywa Alistair, ale pewnie nie jest. I suppose there's no point in my offering to help you get what you need in a less calamitous manner. I didn't hear you offer in any manner at all, much less a calamitous one, but thanks all the same. Only as it needs to be. Your enthusiasm inspires me, Lara. Don't be sarcastic, Alistair. It's dishonest. Winston to install a handle for you, but he didn't even offer the courtesy of a reply. He probably thought it was a rhetorical question. I would have. Okej, nie mamy jeszcze tylko lornetki, ale jestem prawie pewien, że kiedyś jej tu używałem. Już chyba nie ma. Dalej. Oła. Ok, podchodzimy. Twin sisters turn their backs, one upon the other, to leave their umbrages unguarded. Lovely. I mamy wskazówkę. Jak zdobyć złotą nagrodę. Karol złoty. Było coś o bliźniaczkach. Ale najpierw zapiszę właśnie to na którym. Ups. Lepiej chyba będzie na nowym. Okej. Tu.
Idziemy do tych drzwi. Wejdę tam jeszcze raz. Ok. Wchodzimy tu. O. I robimy tak. Najpierw tak. Później tak. Ops. Podchodzimy. Tak. Otwierała nam się jedna kropla. Ale na razie ona nam będzie czegoś potrzebna. O, robimy jeszcze takie coś. Okej. I mamy kolejną wskazówkę. Within the Hall of Knowledge, tomes of cerulean, topaz, viridian and crimson in turn reveal their arcanum. Splendid. No, więc tutaj małe, jakby to powiedzieć, wyjaśnienie. Bo jakby to powiedzieć właśnie. Ja z momentu wiedziałem, że gdzieś to jest. Tym razem nagrywam już posiadłość raz drugi, gdyż no, za pierwszym razem mi się nie udało. Z powodów technicznych, można by to tak nazwać. Nie chcę mi się mówić, jak to było, gdyż tyle gadania by było. Ohoho. Okej. Chyba tak. Kurde, nie pętam za bardzo. To teraz już chyba na spokojnie możemy stąd wyjść, gdyż wydaje mi się, że nic już tu nie ma. I teraz lecimy do pokoju Alistaira. Tak. Pokażę tylko, jak zdobyć na razie złotą tarczę. To jest skarb. Nagrodę. Nie wiem, jak kto to nazywa. I... No na tym skończę pierwszy odcinek posiadłości. Okej. To jest książka pierwsza. Jest książka druga. I mamy ostatnią wskazówkę. Above the hearth, revealed visage and countenance touched in haste, raise up the steward. Fun.
teraz trzeba było zrobić? Aha, już wiem. Mamy tutaj, o, dwa bardzo. Musimy dotknąć tych dwóch języków. O. Teraz wychodzi Atena. Posąg Ateny raczej. Przynajmniej tak tutaj pisze. Jest napisane. Złoty laur. Czyli no, no to skarb. Źle. Mamy złoty skarb, złoto. Swoją drogą trzecie w całej grze. Tak mi się wydaje, że aż 7 razy. Wow, co to jest? Ech. Mamy złoty laur. Jak już mówiłem, na tym chyba skończę nagrywanie, gdyż no, po prostu nie chcę mi się zbierać nagród z pokoju, jakby to nazwać, treningowego, a ich tam jest bardzo dużo. No jest w miarę dobrze wybrane. No to na razie kończę. Na razie.